Czekamy. W sobotnie popołudnie podczas Dni Gniezna na scenie, która stanęła na placu Świętego Wojciecha, wystąpili finaliści Kalejdoskopu Talentów 2022. Konkurs dla młodych talentów poprzedziły eliminacje, które przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Kultury na wiosnę, a ich popisy artystyczne znów ocenili fachowcy. Nagroda 700 zł została podzielona przez jurorów na dwie osoby. Była też nagroda kurs szybkiego czytania Tubaj, Leader School, język, kurs języka angielskiego, też bardzo wartościowe nagrody. Sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu Kajetana Święcichowskiego. Cóż jeszcze, voucher wartości 100 zł do Empiku, plecaczki urzędowe takie z gadżetami. Także wszyscy wyszli dzisiaj z nagrodami, bardzo zadowoleni. Myślę, że to wszystko fajnie się potoczyło. Dzisiaj poziom był dość wyrównany i całe szczęście, że mieliśmy taką możliwość, żeby nagrodzić każdego uczestnika. Co prawda był bardzo duży rozstrzał wiekowy, gdyż najmłodsza uczestniczka miała lat 9, a najstarsze 2 lat 18. Aczkolwiek te młodsze osóbki również dysponowały czymś ciekawym, nas tutaj zaintrygowały barwą głosu, doborem repertuaru. Niektóre z tych czynników działały niestety na ich niekorzyść, bo była zbyt dojrzała piosenka dla młodego uczestnika. Niektóre za to bardzo świetną grą aktorską, oprócz tutaj technik wokalnych też się posługiwały, czym mile nas zaskoczyli. Troszeczkę brakowało niektórym sceniczności tak zwanej. No tutaj scena była wspaniała, okazała. Być może, że to ich przerosło. Jednak uczestnik, który zajął pierwsze miejsce, spełnił wszelkie tutaj oczekiwania pracy jurorskiej, czyli i był sceniczny, i dawał radę wokalnie, interpretacyjnie, także no myślę, że to pierwsze miejsce tutaj jak najbardziej, można powiedzieć, że w pełni uznane. Zwycięzcą w tym roku okazał się 11-letni Jonasz Kuras. Jestem zadowolony po prostu, nie spodziewałem się tego, ale gdzieś tak w głębi serca tak miałem taką nadzieję, można powiedzieć, no i czuję się dobrze. Dlaczego wybrałeś tę piosenkę, którą zaśpiewałeś? Gdy usłyszałem ją pierwszy raz w telewizji, bardzo mi ona wpadła w ucho, co chwilę chodziłem po domu i ją nuciłem i w końcu mówię, nie no, muszę sprawdzić wykonawcę i okazało się, że to była moja idolka, co się jest nadal moim idolką, ale gdy miałem półtora roku, jak leciała jej piosenka w telewizji, to gdy usłyszałem pierwsze nuty i w ogóle tego wszystkiego, to od razu wstawałem i patrzyłem się w telewizor i nie było ze mną kompletnie kontaktu. No i po prostu spodobała mi się ta piosenka. A co można doradzić takiemu młodemu człowiekowi po wygraniu konkursu? Żeby nie spoczął na laurach, bo tutaj słyszałam, że jego droga, to był jego drugi udział od innych jurorów. Nie słyszałam go wcześniej, ale wiedzą, że jest wielki progres u niego. No i żeby to pierwsze miejsce nie spowodowało, że zaprzestanie nauki, jednak musi się dalej rozwijać, musi pracować nad intonacją według mnie jeszcze. No i nad też odpowiednim doborem repertuaru, żeby całą amplitudę potrafił tutaj dźwięków i niskich, i wysokich świetnie pokazać. W koncercie finałowym Kalejdoskopu Talentów 2022 tym razem wystąpiło 10 artystów. Szansa dla kolejnych chętnych już jesienią, bo wtedy MOK będzie organizował przesłuchania do przyszłorocznej edycji konkursu.